Hej, nazywam się Marta i jestem absolwentką roku 2020. Chciałam się z Wami podzielić moimi przemyśleniami, wspomnieniami i tym, co mnie spotkało właśnie w tej szkole, ale na początek kilka faktów. A więc byłam w klasie humanistycznej o profilu artystyczno-prawnym i gdy tylko wybierałam właśnie szkołę średnią, to od razu przyciągnęło to moją uwagę, ponieważ moją największą pasją jest śpiew. I pomyślałam sobie, że może właśnie tutaj będę mogła się rozwinąć. I się nie pomyliłam, nawet w najmniejszym stopniu. Myślę, że w tym momencie mogę też złożyć moje wyrazy wdzięczności dla pani Marii Seibert, dzięki której właśnie rozwinęłam skrzydła i dzięki niej wzięłam udział w wielu konkursach, inicjatywach i projektach. Największym z nich wszystkich, z którego jestem bardzo dumna, był musical Rock Opera Krzyżac Junior, którą właśnie reżyserowała pani Maria Seibert. Było to wielkie przedsięwzięcie, do którego przygotowaliśmy się. Pierwsze próby miały miejsce w październiku, a pierwszy spektakl miał miejsce w czerwcu, a następny w grudniu. Wystawialiśmy go między innymi właśnie w Sztumie, w Malborku i na pewno będę go wspominać przez długie, długie lata. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że rocznik 01 złamał pewien stereotyp a propos tego, że human, matwis, no niby kompletnie się one nie łączą, ale właśnie mój rocznik pokazał, że możemy współpracować i razem osiągnąć bardzo dużo, ponieważ właśnie współpracując z matwizem, między innymi byłam wiceprzewodniczącą razem z Jankiem Zapolskim-Downarem i Grześkiem Karolczukiem właśnie z klasy Matwis. Jak również powstało kilka projektów, takich jak Restart Młodości czy After Graduation, które były projektami realizowanymi w ramach większego projektu Zwolnionych z Teorii, co również było bardzo ciekawą inicjatywą. Byłam wolontariuszką właśnie w tych projektach moich przyjaciół. Myślę, że ciekawą rzeczą, wspomnieniem będzie też dla mnie funkcjonujący w dalszym ciągu zespół Forem, w którym jestem wokalistką i on również powstał właśnie w współpracy z klasą Matwis i członkami tego zespołu był, a raczej jest, Michał Ziennicki, Michał Wójtowicz i Marcin Oliński. Co ja bym mogła jeszcze dodać? Może teraz mniej o mnie, a ogólnie o szkole. Myślę, że pozytywnie zaskoczyła mnie atmosfera panująca w całej szkole. Też właśnie kadra pedagogiczna, która jest, myślę, naprawdę wyjątkowa, niepowtarzalna i warto wybrać jedynkę chociażby dla nich, bo oddają całe swoje serce właśnie pracy i to jest, myślę, godne podziwu. Ale właśnie ja przychodząc do jedynki nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale byłam bardzo pozytywnie nastawiona. I właśnie ludzie, którzy tam są, emanują bardzo pozytywną energią i myślę, że to jest coś, co nie zmienia się od wielu lat. I tak, myślę, że i mam nadzieję zresztą, że Was przekonałam. Także pozdrawiam Was wszystkich i myślę, że do zobaczenia wkrótce.